Witam Państwa w dzisiejszym Studio Lato. Dzisiaj porozmawiamy o wspieraniu dzieci przez rodziców, a to w związku z tym, że zbliżają się warsztaty właśnie dla rodziców. Stąd moim gościem dzisiaj jest pani Elżbieta Nel-Chojnowska, dyrektorka Akademii Nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, już z 6 września, czyli całkiem niedługo, rozpoczynają się warsztaty dla rodziców i co najważniejsze, są to darmowe warsztaty. Proszę powiedzieć zatem, jaka jest idea tych warsztatów, gdzie się odbędą i jak zainteresowani mogą się na nie dostać. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na cykl warsztatów. To jest jeden z elementów, który oferujemy rodzicom, ale także i pedagogom, nauczycielom i wszystkim osobom, którym bliskie jest wychowanie, kształcenie młodego pokolenia. W tym roku warsztat organizujemy w City Boxie 6 września od godziny 17 do 19, co jest, myślę, że takie zachęcające do udziału w tymże warsztacie, to jest to, że zawsze robimy w ten sposób, że również zapraszamy dzieci, czyli rodzice nie muszą szukać opiekunów do własnych pociech, tylko mogą przyjść na taki warsztat ze swoimi dziećmi i wówczas, kiedy edukują się w czasie warsztatu z trenerem, w tym roku trenerem, który poprowadzi warsztat, jest pani psycholog dr Maja Megier. A w tym czasie dzieci pod okiem naszych trenerów, kadry specjalistów są zajmowane poprzez różne gry, zabawy edukacyjne na zewnątrz budynku, czyli przy City Boxie, w miłej atmosferze fontanny będą dzieci animowane, zajmowane przez ten czas. Rozumiem, że to są warsztaty, czyli nie są to tylko suche wykłady, ale rodzice będą także brali udział w jakichś takich zajęciach tak, po prostu. Tak, cała taka idea właśnie warsztatów polega na tym, żeby to nie był taki odsłuch tylko żeby właśnie rodzice się angażowali, żeby mogli zadawać pytania. Bo by się wydawało, że wychowanie dziecka być może jest proste, ale jednak i takiej książki mądrej nie napisał, jak wychować moje dziecko. Więc każdy ma zawsze z tych własnych takich doświadczeń różne pytania, bo każdy inaczej podchodzi do danego tematu, więc ta wymiana doświadczeń, nawet między rodzicami, taka dyskusja, która zawsze pojawia się w trakcie takich spotkań, no to właśnie dużo potem przynosi takich ciekawych rozwiązań. Bo to też o to chodzi, żeby posłuchać, popatrzeć, co akurat pasuje w moim życiu, w moim podejściu do moich dzieci. I może akurat to się uda wdrożyć i zastosować. Co ciekawe, to wydarzenie nie jest komercyjne, bo udało się uzyskać dofinansowanie, dzięki czemu jest darmowe. Tak. Powiem Państwu, że nawet kiedy nie korzystałam z dofinansowania, bo teraz właśnie z tych mikrodotacji społecznik nam się udało pozyskać taki fundusz, ale w poprzednich latach po prostu sami jako inicjatorzy takie warsztaty też darmowe organizowaliśmy, bo to trochę takie podejście misyjne, że widzimy, że jest taka potrzeba, więc warto dorosłych edukować i nawet widzę, że obserwując rynek koszaliński, różne organizacje też wychodzą z taką inicjatywą i to bardzo fajnie, żeby właśnie też tak ludzi integrować i też właśnie pokazywać, że jest to temat ważny, na który warto się pochylić, żeby właśnie to młode pokolenie czuło, że ma wsparcie w nas dorosłych. Ale najpierw trzeba się zarejestrować bezpłatnie, to nie jest tak, że z ulicy wchodzimy. Tak, no to też wynika jakby z bezpieczeństwa, żebyśmy też wiedzieli, kto przychodzi i żebyśmy też, dzieci szczególnie, które będą pod naszą opieką, żebyśmy wiedzieli, że są te dzieci, a na niektóre gdzieś tam się znalazły przypadkowo. Więc zapraszam Państwa do rejestrowania się poprzez stronę Akademia Nauki /koszalin.pl i tam będzie odnośnik do zakupu biletów, ale bilety są oczywiście darmowe, chodzi o tą rejestrację i zapisujecie się Państwo jako osoba dorosła i dodatkowo zapisujecie osobę jako dziecko do animacji. I ja wówczas widzę, kto tutaj jest chętny. Mam do Państwa też adres zwrotny mailowy, żeby też przypomnieć, bo czasu jest niedużo, ale wiadomo, w tym ferworze różnych działań może po prostu się zapomnieć. Na chwilę obecną, mimo to, że akcja rejestracji dopiero z zeszłego tygodnia się rozpoczęła, już mam 40 osób dorosłych zapisanych i ponad 30 dzieci, więc
No, widać, że jest to temat istotny. Ale jeszcze miejsca wolne tak, są. Tak, tak, jeszcze są. Zapraszamy zatem na te warsztaty. A teraz może pomówmy ogólnie na temat wychowania. No, żyjemy w takich czasach, gdzie no, często jednak gonimy za pieniądzem, bierzemy więcej niż jeden etat, dużo pracujemy. Jaki zatem jest, czy można to uogólnić właśnie w współczesny rodzic? Czy dostatecznie dużo czasu poświęca swojemu dziecku? No też nie można uogólniać i powiedzieć, że no, no właśnie za mało czasu poświęcamy własnym dzieciom. No, no tak, takie mamy no, życie. Szybko nam ten czas pędzi. 8 godzin albo więcej w pracy, potem no wiadomo, trzeba jakoś i dom ogarnąć i posiłki przygotować, więc mi się wydawało, że tego czasu niby jest dużo, ale jednak on szybko upływa i zajęcie się własnym dzieckiem, no odsuwamy na jakby tor dalszy, no bo jeszcze chwila, jeszcze coś, jeszcze coś. No i właśnie te, jak obserwujemy, że dzieci często są tak postawione same o sobie. Kiedyś był telewizor i bajki, teraz są tablety, komputer, laptop. No jest to taki zamiennik, że tak powiem trochę może nieładnie, takie pozbycie się, zaangażowanie dziecka trochę w inny sposób, a nie samym sobą, a to jest dosyć no trudne, wymagające też kreatywność wtedy rodzica, więc no, niektórzy szukają takich łatwych sposobów na to, ale tym bardziej właśnie zachęcamy rodziców poprzez właśnie te akcje, tych warsztatów, żeby też pokazywać, jak można no właśnie z dzieckiem po prostu się bawić, a ta zabawa to jedno, że mamy kontakt bezpośredni z własnym dzieckiem, co naprawdę ten kontakt bliski to jest coś, co naprawdę no daje takie poczucie bezpieczeństwa dziecku. A do tego to, że się bawimy z nim, to też edukujemy. W końcu te zabawy, które realizujemy, to one uczą dziecko wielu rzeczy, co jest bardzo na plus tego kontaktu. Bardzo też zachęcamy na przykład do czytania razem z dzieckiem, żeby właśnie nie tylko przed zaśnięciem, ale tak po prostu, tak robiąc znienacka, też brać dziecko na kolana i z nim czytać. Bo to jest coś, co właśnie zbliża, nawiązujemy dobry kontakt. To jest taka chwila, która dla obu stron jest bardzo ważna. Natomiast z drugiej strony, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym braku czasu, ale z drugiej strony też jest tak, że rodzice często bardzo dużo tych dodatkowych zajęć organizują swoim dzieciom. Chcą, żeby dzieci były no, takimi małymi ludźmi renesansu z różnych dziedzin i sport, i muzyka, i inne zajęcia jakieś tam artystyczne na przykład. Tak. Czy też to nie jest tak, że to wtedy jest dla dziecka za dużo po prostu? No właśnie wszystko no, trzeba tak z rozsądkiem do tych zajęć podejść. Bo wiadomo, dzieci też ulegają otoczeniu, ulegają presji kolegów, koleżanek ze środowiska, czy przedszkolnego, czy szkolnego. I chcą też popróbować różnych rzeczy. No i fajnie, że są takie otwarte. Ale właśnie ta mądrość rodzica, no też żeby umiał właśnie odpowiednio wesprzeć, pokierować, też może i nie ograniczać, żeby no, te też nie realizował swoich ambicji, których gdzieś tam przeszły bokiem. I teraz przekłada to na dziecko, które ma na przykład, nie wiem, pięknie tańczyć, tak? Bo sam tego się nie nauczył i teraz będzie to pragnienie na dziecko przelewać. Ale właśnie, żeby obserwować tego własnego dzieciaka i zobaczyć, co mu tam w tej duszy gra, co mu najbardziej odpowiada. I tak z rozsądkiem do właśnie tych zajęć pozalekcyjnych podchodzić. My jako Akademia Nauki takie zajęcia edukacyjne oferujemy dzieciom. I też spotykamy się z rodzicami, którzy do nas przychodzą. To ja nawet często się pytam, a czy już wszystkie popołudnie są zajęte? No to czasami taka podawa, że, no, że właśnie tutaj nam już brakuje popołudnia. Ja mówię, no to trzeba pomyśleć, bo to nie chodzi, żeby dać wszystko, tylko żeby tak z rozsądkiem podejść, bo proszę Państwa, bo to jest tak, że my idąc do pracy, wychodzimy po pracy, jesteśmy zmęczeni. No to jest naturalne, no bo tą energię gdzieś wydatkowaliśmy. Dzieci też tą energię zużywają, czy w przedszkolu, czy w szkole tym bardziej. Po 7-8 godzinach zajęć, one też są wyczerpane. Więc dodatkowe zajęcia, które znowu angażują i znowu wymagają i zaangażowania, i emocji, i właśnie tego szczególnego doświadczania, tego skupienia przede wszystkim, koncentracji na tym, co wykonują, czego się uczą, no to też, żeby na to zwrócić uwagę, że one mogą być też przemęczone, potem właśnie są
nieznośne, nieuważne, rozkapryszone, no bo po prostu są zmęczone. Więc no dobrze popatrzeć na ten tydzień pracy swój i dziecka również, no i zastanowić się, co jemu, dla niego jest najlepsze i tak zorganizować ten tydzień, żeby jednak nie każdego dnia, popołudnia z dzieckiem pędzić, przesiadać się z samochodu do samochodu, pędzić na te zajęcia w jedno miejsce, w drugie, bo to dla wszystkich jest wyczerpujące. Z pewnością ważne też jest po prostu zwykła zabawa dla dziecka, a nie tylko ciągle zajęcia. Dokładnie. Jeszcze chciałem zapytać już na koniec na temat Akademii Nauki, której pani jest dyrektorką. Gdyby pani przybliżyła, jakie tam zajęcia na co dzień oferujecie? Zajęcia, które oferujemy dzieciom, to są kursy roczne. Rozpoczynamy z początkiem października, a kończymy z końcem maja. Kursy dotyczą, są kursy edukacyjno-rozwojowe, takie nazywamy. I jakby są w dwóch nurtach. Pierwszy kurs to są zajęcia dotyczące tak zwanych takich technik uczenia się. Czyli dla dzieci szkolnych to właśnie rozwijamy umiejętność szybkiego czytania, techniki pamięci, koncentracji, relaksacji. Jak się okazuje, że państwa dzieci się nie potrafią zrelaksować. Dla nich to jest naprawdę wyczyn poleżeć chwilę w spokoju i się nie odzywać, po prostu się tylko tak wyluzować, bo cały czas właśnie te wszystkie bodźce ich atakują, więc to też jest umiejętność, którą my im pokazujemy, żeby właśnie przez to takie wyciszenie też mogły podejść do następnych zajęć tej nauki, już takie przygotowane. Na każdym z takich zajęciach również pobudzamy je do takiego doświadczania poprzez właśnie różne eksperymenty naukowe, czyli też taki element wiedzy i właśnie doświadczeń. Dzieci przedszkolne z kolei uczymy czytać od 3-latków metodą globalnego czytania i rzeczywiście ona przynosi fajne rezultaty, bo jakby celem tej głównym tej umiejętności nauki tego malucha czytania to jest to, że kiedy dziecko idzie do szkoły, to wiąże mu się ta trudna czynność, to nabycie tej umiejętności czytania z czymś, co jest łatwe, bo uczą się przez zabawę. One bawiąc się uczą się czytać i po prostu mają taki nawyk wyrobiony, że to po prostu jest przyjemne, fajne i podchodzą do tego w bardzo naturalny sposób. Natomiast drugim bardzo ciekawym na naszym właśnie kursem jest mistrz matematyki, gdzie właśnie uczymy dzieci takiego podejścia matematycznego, logicznego myślenia, a wiemy, słyszymy, jak z matematyką, no niestety nie jest za dobrze, bo nawet wyniki maturalne pokazują, że ta matematyka ciągle gdzieś tam straszy. I nawet dorośli mówią, ach, matematyka, nie, ona jest taka trudna. No więc chcemy też ten stereotyp przełamać, żeby właśnie w dzieciach wyrobić takie przekonanie, że to jest łatwe i każde dziecko po prostu może tą matematykę umieć. I rzeczywiście zapisują rodzice dzieci z różnym takim właśnie podejściem, że moje dziecko to lubi i chce, a drugie nie lubi i nie chce, ale bierzemy wszystkie, bo tak naprawdę każde dziecko ma w sobie ten talent matematyczny, po prostu trzeba dobrze nim pokierować. I to robimy i faktycznie są naprawdę, uważam, że bardzo dobre rezultaty. Jak państwo słyszeli, warto pracować ze swoim dzieckiem, warto mu poświęcać czas. Stąd też warsztaty, na które serdecznie zapraszamy. Przypomnę, że one odbędą się już 6 września w koszalińskim City Boxie. Zapisywać się jeszcze można. Moim gościem dzisiaj była pani Elżbieta Nel-Chojnowska, dyrektorka Akademii Nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.